Dzień dobry. Zaczynamy drugą konferencję Komitetu Ratujmy Kobiety 2017. W troszeczkę zmienionym składzie. Mamy kolegę, który bardzo lubi, jak mężczyźni współpracują z nami w tym projekcie kobiecym, bo to jest ta wartość dodana właśnie, fajnie. I dlaczego dzisiejsza konferencja? Półmetek zbierania podpisów, w zasadzie już tak końcówka. Chcieliśmy się pochwalić, że zbieramy, ile jest podpisów uzbieranych i że jeszcze do 10 października będziemy zbierać. Do 10 października. W ciągu tych 2 miesięcy, no u nas to w ciągu miesiąca, myśmy troszeczkę zaczęli później zbierać, w Polsce zostało zebranych około 110 tysięcy podpisów pod tym obywatelskim projektem ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie. Czyli mamy to wymagane minimum i można byłoby już do Sejmu te podpisy składać, ale chcemy jeszcze troszeczkę dozbierać podpisów, chcemy jeszcze zaktywizować kobiety, dziewczyny, chcemy jeszcze rozmawiać ze społeczeństwem, wykazywać im celowość tego, co robimy, bo niektórzy mówią, a może to niepotrzebne. Uważamy, że trzeba ludzi zaznajamiać z tym, co robimy, trzeba wykazać potrzebę tego, nad czym my tutaj pracujemy. W naszym województwie, w zasadzie mogę powiedzieć o Olsztynie i Ostródzie, bo stąd mam dane, zebraliśmy 1250 podpisów. Tak, ja mówię, jeszcze dochodzą, tak jak koleżanka też tutaj mówi, cały czas wiemy, że jeszcze mają kobiety w innych, niektórych stowarzyszeniach, fundacjach jeszcze zbierają. My natomiast dostaliśmy właśnie od inicjatywy, zbiera z nami systematycznie kod Warmia, tak samo jak Inicjatywa Polska czy SLD. SLD ma dostarczyć podpisy pod koniec zbiórki, także na pewno nam ta ilość urośnie. No, chcielibyśmy, żeby było te 2000, 2500, to było takie docelowe u nas na nasz region. Dostałam podpisy również z okolic Ostródy, od koleżanki, takiej feministki, bardzo fajnej działaczki, która tak na tym terenie takim ciężkim, bo w małych miejscowościach zbiera te podpisy. Ja bardzo się cieszę, jeśli kobiety w tych małych środowiskach się włączają do tej akcji, bo to naprawdę jest bardzo ważne. One tam mają dużo trudniej niż my w dużym mieście. Wiem, że jutro zaczyna się akcja zbierania podpisów w Elblągu. To jest osobny okręg, oni tam osobno będą zbierać, ale też wspólna inicjatywa kilku stowarzyszeń, partii. I nie wiem, czy może koleżanka coś chce dodać? Jest. Tak, proszę bardzo. Drodzy Państwo, a mnie najbardziej cieszy przede wszystkim, że jest wielka aprobata i chęć podpisywania naszych list przez mieszkańców. Rzadko spotykamy się z odmową, naprawdę rzadko. Oczywiście jest grupa ludzi, którzy nie, ale to jest jakby mały procent w stosunku do tego, jaka jest wielka chęć do zmiany tegoż projektu ustawy. I to jest bardzo satysfakcjonujące i budujące nas, że jednak robimy coś, co będzie służyć naszym mieszkańcom i może rząd zwróci uwagę, że jednak jest ku temu potrzeba, tak, aby zmienić ten projekt ustawy. I co mnie jeszcze cieszy, że te nasze organizacje się bardzo zespoiły i naprawdę tworzymy fajną drużynę i myślę, że możemy więcej działać razem. To nie było rokowanie produktu. Razem z razem. To jest dobre. No ta nazwa ta razem no, ma coś w sobie, że właśnie wspólnie. I tak samo właśnie kolega tutaj z kodu. Komitet Obrony Demokracji, Region Warmińsko-Mazurski. Majewsko-Wądowski. My żeśmy się, region warmińsko-mazurski przyłączył się praktycznie od początku do inicjatywy. Zbieramy sukcesywnie podpisy 3 razy w tygodniu. Ze względu na, tak powiem, niepokrycie się może regionu warmińsko-mazurskiego z regionami Komitetu Ratujmy Kobiety, nasze podpisy praktycznie są zbierane w kilku okręgach i tam też spływają. Być może dokładnej liczby nie znam, bo nie jestem w stanie, bo KOT jest takim stowarzyszeniem, który ze względu na swoje działanie skupia wszystkich ludzi i z różnych opcji i po prostu
Podpisy dajemy tam, gdzie dany kotel ma bliżej po prostu. Nie wymagamy na to, żeby ktoś specjalnie jechał, żebyśmy tu robili jakąś liczbę. Po prostu ważny jest cel, ważna jest inicjatywa, żeby po prostu przeszło. Jest to bardzo fajna akcja, że tak powiem, bo pozwala ludziom wyjść, porozmawiać o współczesnych problemach naszej Polski. Nie tylko o problemie kobiet, ale również z innymi, w innych, tak powiem, dziedzinach. I tym bardziej, że za niedługi czas będą wybory samorządowe i to trzeba ludzi po prostu też przekonywać, żeby uczestniczyli w tych wyborach. Mobilizować, tak, do uczestnictwa, żeby mądrze głosowali według własnych, tak powiem, zapatrywań, byle mądrze. Dlaczego dzisiaj robimy tą konferencję? Konferencja powinna się wczoraj odbyć, bo wczoraj odbyła się taka konferencja w Warszawie, w tym Krajowym Komitecie Ratujmy Kobiety, gdzie właśnie powiedziano, ile jest tych podpisów, gdzie omówiono, dlaczego przystąpiono do tego projektu, jak on powstawał, jak został opracowany, że został właśnie opracowany na podstawie zgłoszonych od wielu lat postulatów organizacji pozarządowych działających na rzecz praw kobiet, stowarzyszeń, również partii, bo jest Partia Zieloni, bierze udział, partia jest SLD, bierze partia Razem udział, więc te partie też zgłaszały swoje postulaty. I ja mogę powiedzieć, ponieważ reprezentuję partię Razem, mamy kartę praw reprodukcyjnych, która powstała od razu, gdy żeśmy powstało Razem. Więc te problemy kobiece dla wszystkich tych członków naszej inicjatywy są bardzo bliskie i bardzo ważne. I zdaniem właśnie projektodawców, prawa reprodukcyjne rozumiane jako prawo do ochrony zdrowia reprodukcyjnego i samostanowienia w sprawach prokreacji należą do kanonu podstawowych praw człowieka. I tak powinniśmy to interpretować i tak uważać, bo na gruncie polskiego prawodawstwa chroni je Konstytucja Rzeczpospolitej, która, prawda, nakazuje poszanowanie godności, to jest artykuł 30, gwarantuje prawo do ochrony prawnej życia prawnego, rodzinnego oraz decydowania o swoim życiu osobistym, to jest artykuł 47, czy zapewnia prawo do ochrony zdrowia oraz ochronę macierzyństwa i rodzicielstwa. Więc żadna partia rządząca nie może do siebie nachylać tej konstytucji, prawda? To jest konstytucja, gdzie są określone ściśle ramy i powinniśmy tego przestrzegać. Ponieważ październik to jest zbliżający się miesiąc, to jest miesiąc właśnie czarnych protestów, strajków kobiet, to tu dzisiaj chcieliśmy to ogłosić, że 3 października o godzinie 16 spotykamy się wszystkie stowarzyszenia, wszystkie partie, inicjatywy, które działają wspólnie w Komitecie Ratujmy Kobiety 2017, spotykamy się 3 października pod ratuszem o godzinie 16. To będzie rocznica strajku kobiet, czarnego protestu. I tam będzie można też oddać swój podpis, te osoby, które jeszcze się nie podpisały, rozmawiać na temat tej inicjatywy, na temat projektu ustawy, zapoznać się z członkami naszej inicjatywy. Będzie taki happening dla mieszkanek, mieszkańców naszego miasta. Wszyscy wspólnie to robimy, każdy pod swoją barwą, pod swoim sztandarem, jak to kolega mówi. Tak, ale wspólnie w ramach inicjatywy dla kobiet. Proszę w takim razie powiedzieć, podpisy Państwo zbierają do 10 października. Tak. Będzie można składać jeszcze 3 października, a czy wcześniej jeszcze gdzieś Państwo będzie można spotkać? Tak, dzisiaj nie zbieramy, bo no mówię, troszeczkę i przeziębieni są niektórzy nasi członkowie. Spotkanie z mieszkańcami, podpisy będą w sobotę o godzinie 16 koło fontanny. Także zapraszamy. Tak, zapraszamy w sobotę najpierw o godzinie 16. Będzie nas dużo, będziemy mogli sobie porozmawiać z mieszkańcami. Każdy będzie mógł się zapoznać z projektem ustawy, bo też niektórzy mieszkańcy przed podpisaniem chcieliby się zapoznać z tym projektem. Jest taka możliwość. Jaki to będzie czas zbierania tych podpisów? 2 godziny od 16 do 18, tak? Dobrze, dziękuję. Dziękuję.